Ech, westchnęła Marta na tyle głośno, by zwrócić uwagę Tomka i opadła z impetem na sofkę. Wszystko okej? Zapytał Tomek, który zauważył tę potrzebę zauważenia i zareagował zgodnie z tym, co założyła Marta. Tak, odparła. Jestem po prostu zmęczona. Szczerze powiedziawszy, przydałby mi się odpoczynek. Dodała, wachlując się niby od niechcenia gazetką z biura podróży, całkiem przypadkiem, otwartą na stronie wycieczki do Toskanii. Mam pomysł, zaczekaj chwilę, powiedział entuzjastycznie Tomek i wybiegł z pokoju. Przez chwilę serce Marty mocniej zabiło z nadzieją, że jej mąż wreszcie się domyślił, jak bardzo chciałaby odwiedzić Włochy. Uśmiech jednak zgasł na jej twarzy w momencie, gdy zobaczyła, jak wchodzi do pokoju z jej ulubionym kocem. Połóż się, a ja cię otulę, rzekł z uśmiechem. Odpoczniesz sobie chwilę, a ja zrobię kolację. Ty nic nie rozumiesz, rozłościła się Marta, bo jej plan ewidentnie spalił na panewce. Nie wystarczy mi chwila, żeby się zregenerować i odzyskać siły. Potrzebuję dłuższego relaksu. Ostatnie słowa zabrzmiały jak wyrzut. Cóż, szkoda, westchnął Tomek, nieco rozczarowany, co niezmiernie Martę zdziwiło. Wygląda na to, że potrzebujesz kilku dni, by odpocząć. Jak to szkoda? Zapytała zdezorientowana, czując, że coś jej umyka. No, szkoda, powiedział, bo zaplanowałem dla nas wycieczkę do Toskanii na przyszły tydzień, ale widzę, że jesteś bardzo zmęczona, więc odwołam rezerwację, żebyś mogła w tym czasie po prostu odpocząć. Gdy związek opiera się na czytaniu w myślach, odgadywaniu znaków i wróżeniu z gestów, prawdziwym cudem staje się właściwe odczytanie intencji partnera. Zamiast komplikować sobie życie, warto postawić na prostą i szczerą komunikację. To prowadzi do wzrostu zaufania zarówno do drugiej osoby, jak i do siebie. Z takiego win-win powstaje synergia, która karmi obie strony.